Sponsorem relacji jest ekantor.pl. W poprzedniej, 9. rundzie zawodnikom towarzyszyły wysokie temperatury. Nie inaczej było w 10. rundzie. Pogoda idealna do plażowania, ale i w tej temperaturze kierowcy rywalizujący w Rock Cup Poland nie odpuszczali ani na sekundę. W Baby Rock byliśmy świadkami fantastycznej walki Alana Czyża oraz Kacpra Rogali. Przed finał padł łupem zawodnika Heavy Racing Team, który uciekał przez cały wyścig. W finale sytuacja wyglądała podobnie. Czyż ucieka, Rogala goni, by ostatecznie wygrać finał i całą 10. rundę. Drugi Czyż, trzeci Igor Seweryn, tuż za podium Adam Piszczako, który fantastycznie zaprezentował się podczas tego weekendu w Toruniu. Nie mniejsze emocje dostarczyli nam kierowcy w kategorii Mini Rock. Przez większość wyścigu przedfinałowego prowadzi Jakub Szableski, by na ostatnich okrążeniach dać się wyprzedzić Greenbergasowi. Finał to fantastyczny start Adriana Janickiego, który odebrał prowadzenie Litwinowi i po fantastycznej walce dowiózł je do mety. Za jego plecami Litwin pojedynkuje się z Kucem i Szablewskim, ostatecznie wychodząc z tego obronną ręką. Jako trzeci na mecie melduje się Marcel Kuc. W Junior Rock w Toruniu liczył się tylko jeden zawodnik, Michał Kasiborski, który zaliczył perfekcyjny weekend. Wygrane czasówki przed finał 9 i 10 rundy oraz wygrana w obu finałach sprawiły, że zawodnik miał bardzo dobry humor, no i oczywiście zdobył komplet 150 punktów. Jeśli dodamy do tego, że Kasiborski miał też najszybsze czasy okrążeń, zobaczymy, jak bardzo udany był to weekend dla kierowcy ACR. Drugi w 10 rundzie Jan Antoszewski, a trzeci Mikołaj Cegielski. W klasyfikacji całego sezonu Kasiborski o 91 punktów wyprzedza Mateusza Pyłkę. Do końca już tylko 4 rundy, co zwiastuje fantastyczną walkę o zwycięstwo do ostatniego wyścigu. Sporo pecha miał w tej rundzie kierowca kategorii ROG DVS Dawid Dziocha. Ma najlepszy czas kwalifikacji, prowadzi przez cały wyścig, by w końcówce doświadczyć złośliwości rzeczy martwych. Na ostatnim okrążeniu uszkodzeniu ulega jego silnik, wskutek czego nie ukańcza on przed finału, a wygranym jest Filip Wójcik. Jako drugi dojeżdża Dębiński. W finale pech już nie był głównym rozgrywającym. Wójcik prowadzi od startu do mety i niezagrożenie wygrywa 10. rundę ROG Cup Poland. Drugi Dawid Dziocha, a trzeci Piotr Dębiński. W najstarszej kategorii również nie brakowało emocji, choć wyścigi przebiegały pod dyktando Mariusza Szymczaka. Wygrywa czasówkę, szybko odjeżdża w przedfinale rywalom, którzy mogą oglądać tylko jego plecy. Drugi jest Marcinkiewicz, a trzeci Zając. Fenomenalne tempo Szymczak utrzymuje również w finale, gdzie nie dał najmniejszych szans rywalom i na mecie miał powody do radości. Trafiliśmy z ustawieniami, także pogoda nam sprzyjała, bo ja lubię takie pogody, lubię takie tory, dlatego mogliśmy tutaj powalczyć z Adrianem. Udało nam się tak ustawić zawieszenie, że nie niszczyło opony, że po prostu starczyło na jednym komplecie, żeśmy przejechali cały ten weekend. Także ustawienia wozu, ustawienia gaźnika, ustawienia wszystkich podzespołów i doping mojej żony dało to, że to zwycięstwo. O drugie miejsce zacięty bój Adriana Marcinkiewicza i Daniela Zająca. Ostatecznie Marcinkiewicz okazuje się szybszy, a Zając musi zadowolić się trzecim miejscem. W 10. rundzie bez straty punktu dla Szymczaka, a w klasyfikacji sezonu prowadzi Marcinkiewicz. Do końca sezonu pozostały 4 rundy. W każdej kategorii to będą zacięte boje o zwycięstwo, bowiem nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte.